YM06 to nietypowy dozymetr produkcji chińskiej. Jego cechą charakterystyczną jest metalowa obudowa. Początkowo nie zamierzałem recenzować tego przyrządu, jednak jego duża popularność skłoniła mnie do stworzenia tego filmu. W skład zestawu wchodzi pudełko, kabel USB oraz instrukcja w języku angielskim i chińskim. Brak jest informacji o producencie tego urządzenia. Bateria ma pojemność 400 mAh, a zakres mierzonej mocy dawki to 10 mSv na godzinę. Licznikiem jest najprawdopodobniej HH614, popularny w nowych przyrządach. Zdjęcia prezentują budowę dozymetru na ostatnim porównanie z HFSP3. Zwraca uwagę podobieństwo zastosowanych podzespołów. Pierwszy ekran prezentuje bieżącą wartość mocy dawki, kolejny średnią, maksymalną i całkowitą zarejestrowaną. Trzeci prezentuje prosty histogram. Możemy ustawić kilka wartości alarmu dla przyjętej dawki i mocy dawki. Wybieramy rodzaj alarmu: cichy, sam dźwięk, same wibracje, wibracje z dźwiękiem. Zaczynamy od słabego szkła uranowego. Kolejna próbka to mocne szkło uranowe. Zegarek z farbą radową. Pomiar jest zbyt duży jak na licznik osłonięty metalem obudowy. Porównajmy wskazania z czułym F6000 z odsłoniętym licznikiem. Obiektyw z dodatkiem związków toru. Ponownie jak na pomiar gammy i najsilniejszej bety, zmierzona wartość jest za duża. Porównajmy z F6000. Wyłączenie przyrządu nie zresetowało wyniku.
Siatka żarowa z dodatkiem związków toru. Wazonik z niewielką ilością glazury uranowej. Półmisek bogato oblany glazurą. Także tym razem wskazania są absurdalnie wysokie. Ponownie porównajmy z F6000. Tarcza pokryta farbą radową. Reakcja jest natychmiastowa, a wskazanie dozymetru osiąga maksymalny pułap mocy dawki 10 mSv na godzinę. Jest to oczywiście fałszywy wynik i kolejny dowód na to, jak niedopracowany jest ten przyrząd. Testy jasno pokazują, że dozymetr YM06 nie nadaje się do pomiaru nawet niezbyt radioaktywnych przedmiotów. Atrakcyjna cena nie uzasadnia jego zakupu. Jeśli film Ci się spodobał, kliknij łapkę w górę, podziel się nim i zasubskrybuj kanał. Cześć!